W zeszłym roku rząd wprowadził reformę podatkową, która obniżyła podatek dochodowy, PIT, i jednocześnie zlikwidowała możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Resort zdrowia pochwalił się, że dzięki temu do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęła rekordowa kwota, wynosząca niemal 122 miliardy złotych. Polacy pytają, co dzieje się z tymi pieniędzmi, skoro w kolejce do lekarzy stoimy tak samo jak wcześniej. W założeniach dokumentu Polski Ład, który rząd przedstawił Polakom przed 2 laty, zapisano, że w ciągu 6 lat wydatki na zdrowie zwiększą się do 7% w relacji do PKB. Już w 2023 roku mają one osiągnąć poziom 6%. To szybciej, niż wcześniej zakładano. Rząd uznał, że dodatkowe dziesiątki miliardów złotych to inwestycja w zdrowe i długie życie Polaków. Wcześniej na zdrowie płaciliśmy realnie 1,25% naszych pensji i emerytur. Obecnie ta kwota wynosi 9%, co oznacza, że wpływy ze składki zdrowotnej płyną do NFZ w dużych ilościach. W 2022 roku Polacy zapłacili na zdrowie niemal 122 miliardy złotych, o 20 miliardów złotych więcej niż rok wcześniej. W tym roku ta kwota może być jeszcze większa, ponieważ po waloryzacji emerytur seniorzy będą musieli oddać więcej ze swoich świadczeń na opiekę zdrowotną. Wprowadzono również pewne zmiany, takie jak uwolnienie limitów do specjalistów i wprowadzenie opieki koordynowanej, która umożliwia lekarzom rodzinnym leczenie pacjentów z przewlekłymi chorobami. Jednak pacjenci wciąż czekają w kolejce, a dane resortu zdrowia nie są optymistyczne. Czasy oczekiwania na wizytę u hematologa, kardiologa, ortopedy, okulisty czy ortodonty dziecięcego są długie i w niektórych województwach osiągają aż 229 dni. Resort zdrowia testuje teraz nowe rozwiązanie centralną kolejkę, która ma zmniejszyć czas oczekiwania pacjentów. Jednakże, pacjenci wciąż pytają, kiedy kolejki do lekarzy będą krótsze.